Lubelszczyzna to górska kraina. Beskidzka część Karpat, okraszona mnóstwem drewnianych, urokliwych cyrkiewek, zamieszkana przez Rusinów zwanych Łemkami. Łemkowie to autochtoni tej ziemi. Pomimo wielu burz dziejowych, od wieków po dzień dzisiejszy przywiązani do prawosławia kultywują swój język, bogatą tradycję i kulturę oraz religię. Prawosławna cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Turzańsku jest świątynią parafialną. Należy do dekanatu sanockiego prawosławnej diecezji Przemysko-Gorlickiej. Drewniana cerkiew z pięcioma kopułami oraz okazałą najwyższą dzwonnicą w Beskidzie Niskim znajduje się w środkowej części wsi, po lewej stronie drogi, na wzgórzu, u podnóża góry Suliła. Pierwsza wzmianka o prawosławnej cerkwi w Turzańsku pochodzi z 1526 roku. Cerkiew spłonęła prawdopodobnie około 1800 roku, w latach 1801-1803 rozpoczęto budowę obecnej świątyni. Z jej budową wiąże się też ciekawa legenda, która mówi, że ikona Matki Bożej, która znajduje się w naszym ołtarzu, pochodzi z tej pierwszej świątyni i trafiła w niewytłumaczalny sposób na miejsce tej obecnej. Znaleziono ją po prostu na trawie i ludność uznała to za znak, który podpowiadał, że tutaj w tym miejscu należy tą świątynię budować. W roku 1836 do świątyni dobudowano przedsionek od strony zachodniej oraz dwie zakrystie po stronie północnej i południowej. W 1895 roku postawiono główny ołtarz w typie greckim z baldachimem oraz rozpoczęto przemalowywanie ścian polichromii, której autorem był Józef Bukowczyk. Podczas tragicznej akcji Wisła w 1947 roku miejscową ludność łemkowską wywieziono z tych terenów. Cerkiew opustoszała. Przez jakiś czas zaczęła ją użytkować społeczność rzymskokatolicka. Później cerkiew też była opuszczona. Ten stan trwał do 1961 roku, gdzie oficjalnie już zamknięto tą cerkiew. I staraniami miejscowej ludności, która powróciła z wysiedlenia, postanowiono otworzyć świątynię prawosławną. Nieoficjalnie udało się to wykonać w 1963 roku. Oficjalnie z pozwoleniem władz miejscowych parafia istnieje od 1968 roku. Wykonywano tutaj w międzyczasie wiele remontów. W 2021 roku udało nam się wykonać większość prac związanych z zewnętrznym wyglądem cerkwi. Większość tych prac remontowych, jakie tutaj się odbywały, zawdzięczamy pomocy Unii Europejskiej oraz dotacjom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cerkiew prawosławna w Turzańsku w roku 2013 została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świątynia stanowi przykład architektury sakralnej łemkowskiej typu północno-wschodniego, tak zwanego osławickiego. Cerkiew jest orientowana. Jest to budowla trójdzielna, drewniana, o konstrukcji zrębowej, z przedsionkiem o konstrukcji słupowo-ramowej. Duża nawa z pierwotnym przedsionkiem, w którym stoję, są na planie kwadratu. Prezbiterium na rzucie prostokąta jest zamknięte trójbocznie od strony wschodniej, a po jego obu stronach znajdują się zakrystie. Świątynię kryje jednokalenicowy dach
wielopołaciowy. Pod płaszczyzną dachu wielopołaciowego kryją się pod każdą kopułą dachy namiotowe, z których wystają gzymsy z czterech stron świata. Wielopołaciowy dach zwieńczony jest trzema cebulastymi kopułami z pozornymi latarniami. Na każdy z nich widnieje trzyramienny krzyż. Na zachód od cerkwi znajduje się wolno stojąca dzwonnica, zbudowana w roku 1817. We wnętrzu cerkwi naszą uwagę zwraca czterorządowy ikonostas pochodzący z początku XIX wieku z ikonami autorstwa Józefa Bukowczyka. Wnętrze świątyni zdobi polichromia z 1898 i 1913 roku, jednakże pod nią odkryto starsze warstwy malarskie. W przedstawieniach ikonograficznych polichromii odnajdziemy wiele motywów teologicznych, a także obrazów z życia Łemkowskiego. Przy ścianie zachodniej widzimy chór o prostym parapecie z malowidłem przedstawiającym świętą Olgę, nauczającą wnuka Włodzimierza oraz obraz mężczyzny w stroju łemkowskim, siejącym zboże. Udało nam się już dokonać konserwacji bocznych ołtarzy, które widzimy po prawej i lewej stronie. W prawym ołtarzu znajduje się ikona świętego arcystratega Michała. Natomiast w lewym ołtarzu, pod ikoną świętego Mikołaja Cudotwórcy, możemy znaleźć ikonę Matki Bożej. Podczas konserwacji tej ikony natrafiliśmy na ślady opaleń od ognia, które by świadczyły o tym, że ta ikona prawdopodobnie pochodzi z tej naszej pierwszej świątyni i ta legenda, która tutaj była opowiadana, jest w jakiejś części prawdziwa. Rusini w Karpatach przyjmowali chrześcijaństwo w wyniku misji świętych braci Sołuńskich Cyryla i Metodego, którzy przyszli na Morawy w 863 roku. W wyniku ich misji i ich uczniów miasta i wsie, które istniały jeszcze w IX wieku, przyjmowały chrześcijaństwo w obrządku wtedy tak zwanym słowiańskim. W diecezji przemyskiej do XVIII wieku było ponad 300 prawosławnych monasterów. Podobnie było w diecezji lwowskiej. To świadczy o tym, że to prawosławie w tych wioskach i w miastach takich jak Sanok na przykład było bardzo utwierdzone. Ta wiara prawosławna chrześcijańska, ta ikonografia rozwijała się, ale oczywiście musiała być mocno wspierana przez ośrodki monasterskie. Kiedy nastała Unia Brzeska, to w zasadzie biskup przemyski, tak jak i biskup lwowski, nie przyjęli postanowień Unii Brzeskiej i nasi przodkowie pozostali ciągle w prawosławiu. Dopiero 100 lat później, pod koniec XVII wieku, kiedy hierarchia postanowiła przejść na Unię, stopniowo zaczęły się przechodzenia mieszkańców naszych Karpat, Rusinów, na Unię, ale w duszy, w swoich zwyczajach, w swoich przekonaniach oni dalej pozostawali prawosławnymi. Kiedy tereny Karpat zostały podporządkowane pod monarchię austro-węgierską, nasi przodkowie unici zostali nazwani grekokatolikami. I dalej oni praktykowali obrządek prawosławny i zachowywali te zwyczaje, które otrzymali od swoich przodków. Stopniowo jednak, kiedy w wyniku postanowień tak zwanego Soboru Unickiego Zamojskiego z 1720 roku zaczęły
intensywnie postępować latynizację obrządku bizantyjskiego prawosławnego. Wtedy lud zaczął się buntować. Kiedy w cerkwi grekokatolickiej zaczęto zabraniać postawienia krzyża prawosławnego trzyramiennego, czy zaczęto przestawać budować ikonostasy, czy na przykład już z ksiąg liturgicznych i ze zwyczaju praktycznego zaczęto wycofywać stwierdzenia prawosławnych chrześcijan, wszystkich was prawosławnych chrześcijan, wszystkich prawosławnych chrześcijan, kiedy zaczęto usuwać te sformułowania, ludzie zaczęli się przejmować, zapanował pewny niepokój. No i tak naprawdę w 1926 roku od wsi niedaleko Dukli, Tylawy, rozpoczął się masowy powrót Rusinów, Łemków do prawosławia, gdzie około 60 wiosek już do czasów II wojny światowej powróciło do cerkwi prawosławnej. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchaków jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce, chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy, i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce jako Cerkiew Prawosławna przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nynie i prysno, i w wieki wieków. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr
Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.